Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy We The Revolution. Jak widzicie, dość mocno już udało nam się, łącznie bynajmniej, całą tę hierarchię w Paryżu uszczuplić. Podczas oczywiście ataku na Robespiera zabiliśmy Henriota. Roland. O, proszę! Bo tak się dziwiłem w sumie też w tym momencie, dlaczego Roland ma tutaj krzyżyk, skoro my go nie zabiliśmy. I proszę, walną samobuja. Czyli tak, Burel poległ w zamieszkach. Roland samobój, ten poległ w bitwie, no dosłownie w poprzednim odcinku. Pasz na gilotynie, Gobel został zastrzelony przez własnego syna, a Danton spierdolił z Paryża. No, teraz jeszcze dodatkowo Robespierre pewnie zginie na gilotynie. Ciekawe. Czy nas to wywinduje teraz na miejsce Robespiera, czy gdzieś indziej? To jest dobre pytanie. Już tak sobie wstępnie wypełniłem tutaj raporcik. Werdykt też sprawdziłem. Jakby, jak dla mnie to nie, on idzie na śmierć. Jego się nie da uniewinnić, znaczy dobra, da się go uniewinnić, ale wtedy to lud wymierzy mu sprawiedliwość. A poza tym historycznie Robespierre i tak został ścięty, z tego co pamiętam. Okej, szybkich wyroków nie ma. Zobaczmy jeszcze tutaj co jest. Szkoła szermierki. Poświęciłeś chwilę, by napisać list o korupcji, o potrzebach Paryża i jego mieszkańców, a także o nadchodzących niebezpieczeństwach wojny i, w tym świetle, potwornej deprawacji urzędników. Zawarłeś też tam jasną deklarację ścigania przestępców, którzy ludziom takim jak Horace Laval uniemożliwiają działania na chwałę Republiki. Przesłanie było wystarczająco jasne. Urzędnicy zrezygnowali nawet z pokrycia kosztów ich wysiłku. No i super. Reputacja plus 3, poparcie ludu plus 6, arystokracja i rewolucja minus 6, minus 5 kolejno. No, ale rewolucję za chwilę sobie wywindujemy na maksymalny level, tak samo jak lud, więc... Już wróćcie, lud nie, lud dostał bonus właśnie. Dobra, co mamy w notatniku? Jak tak patrzę, to nic. Wydarzenia. To sobie mogę tak, w sumie tutaj. 14 dzień. Ciekawie do końca aktu. No nie, tu już zdaje to, co jest tam dalej we wpisach. Okej, no to wracamy tutaj. No i czytamy akta. Zobaczmy, oskarżony o kontrrewolucję i zdradę kraju. Okej, czyli to już mam trafione. No, zakładam, że nie przyzna do winy, ale to jest taki turbostrzał. No i twierdzę, że jest fałszywe. Jakaś tam... O właśnie, ta pieczęć. Okej. Mamy go, wysoki sądzie. Mamy tego drania Robespiera w naszych rękach. Możemy wreszcie osądzić go za terror, który nam zafundował. Za te wszystkie podejrzenia o zdradę, za dyktatorskie zapędy. W czasach, kiedy nowa władza przepełniona była ludźmi skorumpowanymi, on zapracował na miano nieprzekupnego. Jednak za jego wizję Francja zapłaciła krwią. Prawo Prairiala, okay, które umożliwiało sądzenie ludzi bez rozprawy sądowej, było co prawda wymysłem Cotona, ale to autorytet Robespiera doprowadził do jego wdrożenia. Oskarżony chciał zyskać maszynkę do zabijania przeciwników politycznych. Narzędzie doskonałe, bo uniemożliwiało im zeznawanie w sądzie. Jeśli Robespierre kogoś naznaczył, to ten ktoś już był martwy. No, zależy jaki sąd. Bo ja na przykład nie wiem, który ze szybkich procesów, bo pewnie o to chodzi, to nie jestem pewien, czy tutaj sądziłem kogoś, kto był wrogiem Robespiera. Makabrycza jest tu ponadto plotka, wedle której kiedyś przy kolacji z Bertrandem Barrerem Robespierre miał zasugerować, że Francji przyda się przerzedzenie społeczeństwa, że tylko zdziesiątkowane, ale czyste, ideologiczne społeczeństwo będzie w stanie odbudować Francję zgodnie z rewolucyjnymi założeniami. Po co jednak Robespierre, człowiek niegdyś o krystalicznej reputacji, miałby robić takie okropieństwa? Dyktatura, wysoki sądzie, to jest nasz ostatni zarzut. Nie znajdujemy innego logicznego wyjaśnienia, jak chęć zdobycia przez nieprzekupnego władzy absolutnej we Francji, co jest równoznaczne ze zdradą kraju. Po aresztowaniu oskarżonego przeszukano ratusz i odnaleziono w nim pieczęć z wygrawerowanym kwiatem lilii, głównym symbolem władzy royalistycznej. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery. No i wszystkie są tutaj, okej. Okay. To jest dowód, prawo, sposób działania, masowe mordy, sposób działania i władza absolutna, motyw. Dobra. Jak nam intryga wygląda, to jest nasz ciekaw. Okej, okay, no. Póki co brakuje jednej akcji do perfekcyjnej intrygi. Tylko jestem ciekaw właśnie, co to jest za akcja. Czy to jest ścięcie Robespiera? Może?
pierwszej kolejności zapytam, czy oskarżony jest w stanie mówić? Ja... Nie... Wysoki sądzie, wszyscy domagają się, by zgodnie z prawem ustalić tożsamość oskarżonego, a następnie bez rozprawy wydać wyrok. Może to jest zgodne z prawem, ale czy moralne? Niech nieprzekupny poczuje na własnej skórze, jak smakuje prawo, które sam wymyślił. Wy jesteście Maksymilian de Robespierre? Tak. Więc można go skazać na śmierć za zbrodnię przeciw ludowi. No można, i tak wszystko idzie ten... Na śmierć. Dobra, to jedno pytanie a propos zdrada, likwidacja, pożądał niepodzielnej władzy, przypychał prawo. Dobra, to będzie chyba tu. Czy przyznaje się oskarżony do zdrady i likwidowania polityków wrogich wobec państw ościennych? Nigdy... Nie. Nie mogę patrzeć na tego kłamcę. Służyłem tylko w Francji ludziom. I nawet nie wiem, jak ten głos dobrze podłożyć, nie? Jakby normalnie gadał, to jeszcze bym coś wymyślił, a on ma szczękę rozjebaną, więc... Trochę ciężko mi to dostosować. Skąd zatem pieczęć z Lilią? Fałszywa! Nie moja! Chcę się wyłgać! Który władca obiecał ci tron, jeśli usuniesz wiernych rewolucji polityków? Usuwałem... sabotażystów! Takich... jak wy! Zaraz my ciebie usuniemy! Okej, to dziwo... jeszcze przechyliło na uniewinnienie, co jest dziwne. No dobra, czyli tak... nie przyznał się... Miał charakter kontrrewolucyjny i stwierdził, że jest fałszywa, czyli totalny strzał, a jeszcze trafione. Ale zobacz, bo to jest pewnie a propos tego, czy się przyznał do winy. Czy oskarżony pożądał niepodzielnej władzy? Nigdy! A jednak mamy... znany jest oskarżony z bezpardonowej walki z tymi, który... z tymi, którzy... Polityka! Jak tutaj? Polityka! Jest oskarżony w sądzie. Tutaj rządzi Temida. Wmawiaj to dalej ciemnemu ludowi. Zaraz się kundel doigra. Przypominam, że tożsamość oskarżonego została ustalona. Jego winy są oczywiste. Można go skazać. Znam prawo, Tonville. Spieszcie się. Mdleje krew. Okej, no to mamy teraz potwierdzenie. Nie przyznał się, miał charakter kontrrewolucyjny i twierdzi, że jest fałszywa. No to podpisik na raporcie i podpisik pod wyrokiem śmierci zgodnie z annałami historii. Winny i jeszcze raz winny. Na gilotynę. Koniec tyranii. Wiwat sędzia! No i pięknie. Arystokracja coś tam spadła, ale cała reszta jest na full i to mi się najbardziej podoba. Oho, już się chyba zaktualizowała ta intryga. Znaczy, może intryga, hierarchia, że on już zostaje ścięty. No to sobie ogarniemy po tym. Dobra, zbrodnia tu. Oskarżony na wycofanie agresja, na brak zdania też agresja. Okej. Okay. Pomijamy. No i cyk. Dobra, jeszcze reputacja podskoczyła, ale ja mam chyba na full. No, Robespierre się nie odezwie, no bo nie ma jak. Adios! Okej. Jak będzie koncert na altówce. To zarzuć jakiś temat, Chica. Może pociągniemy trochę dalej temat opowieści.
Okej, jeśli dobrze skumałem, to oni teraz... Nie, patrolowali. Okej, czyli co, capnęli typa tak o? Bez niczego? Dobra, broń tego. Ramel przy dobrych wiatrach może wydobrzeje, żeby te dzielnice przejąć. Na kolejną tą. Zobaczmy, hierarchia. Cyk. Ścięty. Ale nawet fajnie widać, że jest ścięty, bo tak idzie idealnie linia na wysokości szyi. Chociaż nie, bo na przykład ten, też poległ w bitwie, też jest na wysokości szyi. Okej. Okay. Ale wiadomo, że nie żyje, no bo ma też swój ten. Czerwony. No i intryga. Pyk! Oj, super! Perfekcyjnie rozegraj wszystkie intrygi. Czyli to była ostatnia. Konwent wybiera nowych członków KOP. Robespierre jest przeszłością. Teraz konwent musi wybrać nowych członków do Komitetu Ocalenia Publicznego i zapanować nad chaosem w mieście. Ostatnia przemowa poszła ci wyśmienicie, więc tym razem też ich przekonasz. Nieograniczona władza jest na wyciągnięcie ręki. Dlaczego to... O! Okej. Okay. Jedno jest nie ten. Porażka. Aha, nikogo nie obchodziły haki, wszyscy uznali, że nie będziesz w stanie ich wyegzekować na tego dnia, skoro będziesz martwy. Dobra, no ale spoko. Zaliczyło, bynajmniej jest perfekcyjna, jest zaliczona po tym jednym za paskiem, więc to się liczy. No ale mówi się trudno. Szkoda, że nie mam wszystkich tak na flagi. No ale dobra, kolejny dzień w takim razie. Dzień 15. I dobra, co teraz się tu stanie? Okej, mamy proces zwykły. Dobra. 12 punktów wpływu, pięknie. Pozycja w hierarchii się umacnia. Gdzie jesteśmy? Pyk! Na samej górze! Rządzimy wszystkimi. Tylko coś mi się wydaje, że tu się coś jeszcze na pewno spierdoli. Bo to jest za piękne, żeby było prawdziwe. Że tak, o, po prostu wywindowaliśmy się na sam szczyt i koniec. To jest za piękne. Tutaj na dwa oskarżony o okaleczenie. Czy przyznał się do winy? Zakładam, że nie. Czy miał charakter kontrrewolucyjny? Nie miał. Skąd miał tak duży dom? Dobra, nie wiem. Dostał w spadku. Co według zeznań psy robiły całymi dniami? Siedziały przykuty na łańcuchach. Dobra. Obywatel Thibody. Co wasze... To wasze psy pogryzły kramarkę Corbis? Nie, wysoki sądzie, to nie moje psy. Więc czyje, jeśli mogę spytać? Mojego brata, Brunona Thibodia. Gdzie on jest teraz? Nie wiem, jakiś czas temu wyszedł z domu i nie wrócił. Walczył, pewnie i umarł. Prosił was o opiekę nad psami? W ostatnich latach niewiele samo rozmawialiśmy. Wyszedł bez słowa i tyle. Okej. Okay. Zobaczmy, o co tu chodzi konkretnie. Dwa głodne psy nieznanej rasy napadły wieczorem na targu handlarkę mięsem, obywatelkę Corbis. Kobieta próbowała odgonić zwierzęta od towaru kijem, kiepski pomysł, ale nie udało się ich wystraszyć. Psy powaliły kobiety na ziemię i poturbowały, a kiedy zdołała się wyrwać i uciec, zaczęły ucztować na resztkach ze straganu. Gwardia przybyła po ledwie kilku minutach, ale czworonogów już nie było na miejscu. Przepytani miejscowi od razu wskazali jednak na stary dom, otoczony niewielkim parkiem. W środku, jak ustaliliśmy, mieszka stary mężczyzna, czyli oskarżony, stróż nocny w pobliskiej manufakturze. Aresztowaliśmy mężczyznę, choć nie chciał się przyznać do psów. Niestety dla niego sprawcy napaści postanowili wrócić do domu, gdy patrol jeszcze był na miejscu. Żołnierze próbowali zastrzelić agresywne kundele, ale szybko zniknęły w ciemności. Musimy też odnotować, że napadnięta kobieta została dotkliwie pogryziona w obie ręce i twarz. Doprawdy niewiele dziwiło nas od tragedii. No to raczej wina kobiety, a nie tego gościa. Okej, okay, są pułapki. Czyli co? Próbowali zastrzelić. Stary dom, resztki i dwa głodne psy. Czyli kij. Okej. Okay. Strzały, przebieg zdarzeń. Stary dom, miejsce zbrodni. Poniekąd. Resztki ze straganu, przebieg... Nie. Czemu to jest charakter sprawcy? Dwa głodne psy, charakter też? Tak. Okej. Okay. No, szczerze, ja tu nie widzę jego winy. No ale chyba trzeba będzie go ściąć, bo nie ma jak tego garnąć. No chyba, że to jedno wystarczy. Mieszkacie w domu otoczonym ogrodem? To ma coś wspólnego ze sprawą?
Zastanawia mnie, jak stróż nocny, który nie może sobie pozwolić na jedzenie dla dwóch psów, może utrzymać takie lokum. To żaden pałac! Nasz ojciec kupił go przed laty za dobre pieniądze. Chciał się pokazać przed matką, żeby mieszkała jak hrabina. A potem? No potem nigdy nie było dość, żeby to miejsce utrzymać. Zrobić nowy dach, okna nowe wstawić. Ogrodzenie też w ruinie. Psy uciekają przez dziury. No tak, ale wiecie, ile by to było? Z mojej wypłaty! Nie chcieliście sprzedać domu? Póki żył ojciec, nie mogliśmy. Serce by upękło. A potem? No a potem to już była ruina. No w sumie dalej jest. Kto by to kupił? Okej, czyli... Kupił lepsze, czy wygrał? No nie, dostał w spadku po ojcu. I co robiły psy? Dlaczego nie karmiliście? Gdzie są? Gdzie są teraz wasze kundle? One nie moje, nie wiem. Jak tamci zaczęli strzelać, co nie było rozsądne w mieście, to gdzieś pobiegły. A potem? A potem to mnie skuli i przywrozili tutaj. Ani co dogadają, a bestie latają po Paryżu. Myślicie, że mogły odnaleźć waszego brata? Ja to myślę, że ktoś je zabił i obrabował. Wiecie, co się w mieście dzieje? Obrabował psy? Wiecie, gdzie one chazały? Wykażcie odrobinę woli współpracy dla własnego dobra. One lubiły chodzić na targi w stronę Pult za Paryż. Czasem zapuszczały się też na drogę w stronę Hal. Okej, dziwo nie poruszono. No ale jak nie? No przecież powiedział przed chwilą. No błąkało się po Paryżu. No i to powinno być 4x4. Albo chociaż 3x4. No dobra, to gość jest niewinny jak dla mnie. Bo co on ma do... co ma do tych psów tak naprawdę? Okej, są szybkie wyroki? Chyba są. Bo podświetla się zaznaczenie. Aha. Marcel Lucy wyłamał drzwi do mieszkania, którego właściciel przebywał poza Paryżem. Złodziej nie zdążył jednak niczego ukryć, zalarmowani hałasami sąsiedzi obezwładnili go, kiedy poszukiwał sypialnię gospodarza. Na szafot. Restauratorzy podawali gościom mięso świńskie podłej jakości, nazywając je wołową polędwicą. Wszystko było zamaskowane dużą ilością tanich ziół i sosu. Na szafot. Masaż chyba. Do swoich kiełbas i innych wennej dodawał mięso zdechłych świń i koni. Odkupywał je po niskich cenach od okolicznych rolników. Nie zgłosił się jeszcze nikt, kto zjadł wyroby, tylko się zachował i zachorował. Ale to jedynie kwestia czasu. Na szafot! Już! Od razu! Chyba nie sądzi, że on takiego człowieka uniewinnił. Nie możecie odpowiadać za nie swoje zwierzęta. Jesteście niewinni. Mam nadzieję, że kiedy skończy się to całe zamieszanie, wrócimy do tej sprawy. Jasne, a tamta kobieta sama się pogryzła. No i cyk, 4x4. Pięknie. Ale ciekawe, bo na przykład... niby to... Znaczy, to w sumie okej, okay, dobra, bo nie, bo to spadło faktycznie, ale te szybkie procesy mi to podbiły. Do takich właśnie wysokich not, powiedzmy, jeśli chodzi o popularność w danym tym ludowym zgromadzeniu. O, fabuła. Your eyes were never so empty. But today I want you to be proud of me. Come with me, Monsieur Le Juge. Okej, co się dzieje? Poza tym, że zaleźliśmy w ryj, nie? Son! Syna też naszego mają. Welcome, brother. Co? You were in the dark for so long. Bruno? Is that really you? How is it even possible? You were told what you were supposed to think. I had to die as our father's favorite son so that I could be born again. While you have been leading a comfortable domestic life, I was crawling in the mud of a battlefield. We all thought you were dead.
It was much easier that way, wasn't it? I was dead, and have been through hell, dear brother. Cali abandoned me. Every door closed at the mere sound of my name. That was when hell reached for me. I enrolled in the army, hoping for a noble death. Instead, I was captured, taken, and I suffered. The enemies played a game of dice with me. If I won, I would be free. But for each round I lost, I would also lose, and I won the first one. But the second, I was able to escape, then started planning my revenge on our family, our father. O kurwa. On everyone who had disowned me. Revenge? On us? You should lay the blame on Clément Renard. He was the one to... I blame you all. Father, you, France. You want to hurt your own family? You disowned me, as God disowned Cain. Father abandoned his own son, and you did not even try to defend me. Chłopie, ile miał lat? I was young. Czego ty oczekiwałeś? Now you are an adult, and our father will watch your fall from grace. As far down as you can go. He will eventually abandon you, as he did me. I have realized that death will not hurt him as much as watching his other son reach the bottom and become a villain, too. And you did extremely well. You destroyed them. The Roland. Pash and his daughter. Gobel and his bastard son. No, akurat syna oszczędziłem. And now, Robespierre. You did everything according to my plan. All I needed to do was awaken your desire for power. I made sure that you would fall with me, right before Father's eyes. Now he will see that we are equal. Nie, nie jesteście. Was my son's death also part of your plan? I executed him through the hands of Renard and your beloved mentor. No, mentora akurat nie. I visited him and made him believe the story of his imprisoned son. Then he also became one of us, a villain. He helped me to kill your child in order to save his own. See, I needed my own revolution. A place for people you call criminals, because they do not fit in your society. I lead an army of outcasts in Paris. An army of the sons and daughters left behind after you decapitated their mothers. People who have lost everything because of the revolution were expelled, forced to move to a foreign land. In a few days, we will attack Paris and build a new home on its ruins. A place where our father will always keep an eye on both his sons. Are you insane? Chyba tak. Wait until you hear what I intend to do with your second son. He has not done anything. He must pay for the sins of his father. Everyone must. Just as I paid for the cowardice of ours. He will play two rounds of dice. Oh, hui. Each round you lose, he will lose a hand. That is the same price I had to pay. And now it's your son's turn. The price is suitable for the sins you are guilty of. O, ja pierdolę. You have killed every person that would be brave enough to face me. Thank you. Teraz pytanie, czy to jest oskryptowane, czy to jest znowu losowe?
Okej. Okej. No tu gorzej, ale jedziemy dalej. Tam teraz poszło lepiej. The blood is on your hands, not mine. I won again. Jemu naprawdę odjebało. Okej. Dobra, tą rundę wygrał, ale ogólnie wygrywamy my. Okej. Oj, ma przewagę, to gorzej. Kurde, 150 to niedużo. Dobra, spróbujmy przerzucić. 3. No, super. Okej, coś tam więcej mamy. I... uff. O, jest remis w ogóle. To co teraz? You think that you know what it means to suffer. Wait until I show you. Ale to się liczy jako wygrana, czy będzie teraz trzecia runda? Okej, znowu remis. No teraz mamy mniej. You will fail and break our father's heart. Only then will my revenge be complete. Okej, teraz poszło wysoko. Dobra, wygrał rundę, ale... no, przewaga 10 punktów to nie taka duża przewaga, ale mamy jakąś tam lekką. Okej. Dobra, wygrywamy tak czy siak. No kurde, trochę słabo. Dobra, a nie ma podpowiedzi teraz. Super. Dobra, ale przerzućmy może te dwie, bo same dwójki wypadną. No nie. Ale okej, okay, dwie piątki podbiły wynik. I... okej. Okay. That was pure luck. We settled the first score. But that is not all I have prepared for you. Far from it. Okej, okay, ale czekaj, to jest jedna runda, tu jedna, druga. Ramel, my friend. He saved me. He saved my son. But he could not save what was already broken into a million pieces. Her eyes were not empty. Her eyes. A więc to cały czas był on. Przez cały czas. Wybacz mi. Nie wiedziałem. Nie mogłem. To on okaleczył Bernarda? Jak okaleczył? No halo, był remis! Był remis i potem wygrała runda, no to powinien wyjść z tym bez szwanku! Co to za skam? Jak już powinna być trzecia runda, żeby był jeszcze w tym bardziej dopiero o rękę syna. Remis to jest, jak już to jest... znaczy, okej, dobra. Chyba, że traktujemy remis jako punkt dla mnie i punkt dla niego. No to wtedy okej, okay, to okaleczenie nie ma sens. Ale jeśli nie, to to jest idiotyczne. Bo przypominam, że raz mi się trafił chyba remis, jak grałem z Paszem i rozegraliśmy drugą rundę taką, a rozgrywka miała być na jedną. Na jego rozkaz zrobili to bandyci, którzy idą za nim. Nie wierzę, że wychowałem takiego potwora.
To jeszcze nie koniec. Zabiję go. On nie przestanie nas krzywdzić. Muszę go zabić. Straciłem syna dawno temu. Na sekundę odzyskałem, by potem stracić ponownie. Nie mam zamiaru bronić człowieka, który dwa razy tak bardzo upadł. Ciemność rządzi teraz jego życiem. Obawiam się, że moim również. Słucham? Nieważne. Musimy teraz trzymać się razem. Okej, okay, prawdziwy wróg. Wyobrażasz sobie zapraszanie kogokolwiek do wspólnego spędzenia czasu, kiedy twój syn właśnie został kaleką? Okej, okay, pewnie mocno spadnie. No. Okej, okay, o dziwo. Czy dobra, nie o dziwo. No, w sumie fakt, że syn najbardziej spadł niż żonie. No i teraz Renard zamienia się w Bruno. Okej, okay, co teraz? Wojska twojego brata przybędą za 4 dni. Okej, okay, możemy przejąć dzielnicę. Frakcja lud. Lud. Rewolucja. Tutaj. No, teraz czekaj, bo to na przykład niby jest to od tej, od szlachty, czy tam od arystokracji, ale my tym władamy, więc ciekawe. Okej, okay, ten jest ranny, więc tego nie wyzwoli. Znaczy nie wyzwoli, nie przejmie tego dla nas, Clovis to samo. No ale stać se w sumie tutaj mogą. Dobra, intrygi nie ma. Hierarchia. Hierarchia idzie w pizdu, bo tu jest... To jest wszystko nieważne. Bruno Fidel przeżył. Twój brat nigdy nie umarł. Po wygnaniu faktycznie zaciągnął się do wojska, zdezerterował jednak podczas bitwy. Od tego czasu zaczął wprowadzać w życie plan zemsty na swojej rodzinie, na twoim ojcu. To Bruno był prawdziwym źródłem twoich cierpień. Zaplanował całą drogę i motywował cię do jej przebycia. Co za chuj, mówiąc krótko. Skadynów nie... Obniż temperaturę, poświęć czas w domu i... No i dobra, przekup ławę, bo why not? I tak nie ma na co tego, tych punktów wydawać. Dobra, ten jeden dzień jeszcze myślę możemy sobie ogarnąć, czyli 20 dnia... Nie, właśnie, bo było za 4 dni, czyli 20 albo 19. Jaka sprawa przyjadła cię aż tutaj, Marat? Czy nie możemy porozmawiać u mnie w domu, wieczorem? Wolałbym tutaj, gdzie są ludzie. Boję się, że z twojego domu mógłbym nie wyjść żyw. Nie rozumiem. Otrzymałem od anonimowego źródła plik dokumentów, w którym ten ktoś spisuje twoje zachowanie, odkąd zostałeś sędzią Trybunału. Zdrady, morderstwa, polityczna korupcja. Czy ty jesteś jeszcze człowiekiem, czy już samym diabłem? Pewnie Bruno to wysłał, jak nic. No, albo Renarda, też opcja. To sprawka Clementa Renarda. Ten człowiek zniszczył mojego ojca. Kilka dni temu zagrożył, że zabierze się za mnie, jeśli nie będę posłuszny. Obywatelu Fidel... Cokolwiek jest tam napisane, to kłamstwa, które mają zniszczyć... Oszczędź sobie! Nie rób ze mnie głupca! Renarda znaleźno dzisiaj martwego na tyłach Café Procope. O, okej. Wiedz, że będę drążył do kopalni wiedzy, aż odkryję każdy twój brudny uczynek. Każde morderstwo, każde oszustwo, każdą zdradę. Mogę cię zapewnić. Nie trzeba. Skup się na zapewnianiu swojej rodziny, że nie jesteś potworem w ludzkiej skórze, bo ja będę bezwzględny. Okej, okay. No i szybkie procesy. No nieźle. Rozumiem hierarchię dalej. Tak, ale faktycznie jest tutaj, tutaj był Renard, jest przekreślony. No dobra, to wyroki. Okej, odmówił pościgu za złodziejem, który ukradł cukiernikowi skrzynkę ze słodkimi bułkami i tłumaczył się, że w młodości został postrzelony strzałem w kolano. Na szafot.
A propos, taka ciekawostka. Postrzelenie strzała w kolano to znaczy... Nie zawsze znaczy dosłowne. Czasami strzała w kolano może oznaczać, że ktoś po prostu się zakochał. Zależy tylko, czy ktoś to dobrze rozumie, czy nie. Hubert brał udział w pijackiej burdzie, w czasie której zabił Remiego Abadi, uderzając jego głową o kant stołu. Kiedy zorientował się, co zrobił, porwał przejeżdżający powóz i próbował uciekać. Na szczęście był na tyle zamroczony, że swoją jazdą szybko urwał koło i dał się złapać. Na szafot. Edgar i jego żona Sylwii regularnie okradali wyszynki i pomywali się do piwnic, a kilka razy także zaatakowali ludzi na ulicy. Wpadli, gdy ze skrzydłym alkoholem wyskoczyli z drzwi winiarni prosto na patrol gwardii. Na szafot. Robert włamywał się do mieszkań bogatych paryskich mieszczan. Jego wspólnik Leonard oferował później wystraszonym ludziom w okolicy nowe zamki do drzwi. Był to wyjątkowo dobry interes. Na szafot. Młoda małżonka oficera gwardii została przełapana na łóżku z 14-letnim synem lokaja. Na szczęście zdradzony mąż wykazał się rozsądkiem. Zamiast samą wymiar sprawiedliwość, jedynie aresztował niewierną żonę i jej kochanka. Na szafot 72-letni powoził swoim wiejskim wozem przez środek Wiroflej, choć ledwie trzymał się na koźle od wypitego wina. Mężczyznę zatrzymali sąsiedzi. Według ich zeznań półprzytomny dziadek wiózł wnuki, co mogło się skończyć tragedią. Na szafot. Jemu to raczej nie zrobi różnicy. Dobra, pomijamy. Nawet może sobie sprawiedliwość. Okej, okay, jedziemy dalej w takim razie. Kurde, chciałem notatnik teraz zobaczyć. O, dobra, to już wiem, co tam było. Rewolucja Marata. Marat przygotował się do ataku pieczołowicie. W ręce Paryżan wpadła jego gazeta, w której z dokładnością opisał swoje pierwsze podczynania jako sędziego. Napisał o tym, jak wykluczyłeś z gry rodzinę Rolandów, jak załatwiłeś żyrondystów na zlecenie Robespiera, no tego akurat nie zrobiłem. Opowiedział o twoim udziale w zniszczeniu życia córce mera oraz jego samego. No okej. Okay. Znaczy z tą córką to akurat pół na pół. Muskadyni dowiedzą się, jak wrobiłeś Beatrice w przygostwo. Okej. Okay. Każdy większy lub mniejszy grzech został opisany z kronikarskim pietyzmem człowieka, który obserwował cię od dawna. Twój brat nie żartował, to jeszcze nie koniec. Wpływ minus 4, reputacja minus 6, poparcie rewolucjonistów minus 2, arystokracji ludu też minus 2. Okej, okay, do poparcia to jest niewiele, ale ten wpływ i to jest takie... 50-50. No, prawdziwa twarz sędziego i teraz wszystko na minus. Marat ujawnił twoje grzeszki, członkowie rodziny przestali patrzeć ci w oczy. Okej, okay, ojciec tak leciutko spadł. No ej, syn to zaraz spadnie normalnie na minus, nie? Dobra, żona to mnie tam aż tak nie interesuje, bo reputację mamy w miarę wysoką. Okej, okay, przejmujemy. O, proszę! Bruno nie wysyła kolejnych oddziałów, to ciekawe. Wojska przybędą za 3 dni, czyli 19. Podburza tłum. Dobra, no to Ramel, przejmij to. A reszta, nie wiem, ty już tutaj... Aha, nie możesz? Czemu nie możesz? No co? Za daleko? Dobra, to ty zmniejsz tu. Nie trzeba za bardzo, ale niech będzie. O, albo nie. Ty zmniejsz temperaturę w tym miejscu. Chociaż nie wiem, czemu tutaj nie... A nie, dobra, jest zmniejszona, tylko nie do zera. Tak leciutko tylko. Tutaj wszędzie jest... W porządku, no tutaj muskadyni pod burzą, więc będzie troszkę więcej. Okej. Okay. No tutaj nie ma komu donosić. Obniżyć temperaturę nie obniżę. To już jest wybrane. No to dajmy tutaj dodatkowy czas rodziny. Znaczy dla rodziny. Może się coś fajnego wylosuje, będę mógł podbić wszystkim. Do góry, nie wiem jak to nazwać nawet. Relacje z nami? Chyba najlepiej pasuje. I znowu szybkie procesy, okej. Okay. Notatnik, zobaczmy. Pozycja w hierarchii. No, niby się umasę. Znaczy, to jest właśnie to, bo ja dalej jakby jestem na samej górze, nie? Tylko to jest ten kniw, że hierarchia już jakby trochę nie istnieje. Więc to aż tak się nie ten. Aż tak nam nie pomaga. Dobra, plotki, tam to się skończy na kolejny dzień. Te zostają, zatarg, to samo. Dobra.
Bo nie, bo tu hierarchia to jest tylko już Bruno. Fakt, jesteśmy na samej górze, no ale nic więcej. Dobra, to dalej. Gwardzista w czasie jednego ze swoich pierwszych nocnych patroli dał się podpuścić, starszym kolegą wystrzelił ze swojego służbowego muszkietę na ulicy. Na szczęście nikt nie zginął, ale kula trafiła z sklepową witryny strzała stojąca z najmniejszym ubraniem. Niewinny. Mikael, pracę w kancelarii konwentu otrzymał dzięki wstawiennictwu wuja u deputowanego Blaise'a Popelina. W celu zdobycia wyższego stanowiska Mikael rozpowiadał na korytarzu, że kierownik jego departamentu potajemnie wspiera monarchistów. Na szafot. Muzykant napadł na swojego konkurenta po występie skrzypka. Malet zaczaił się na ulicy, przewrócił go od tyłu i brutalnie skatował drewnianą pałą. Jak ustaliliśmy, napastnik ze szczególnym okrucieństwem potraktował palce rywala, 7 z nich zostało złamanych. Na szafot. Nathanael Boulet, stolarz po wspólnej zabawie tanecznej, odprowadził do domu Marie-Claude Annette, pracownicę fabryki. Wbrew protestom dziewczyny, miał z nią wejść do jej kwatery, potem zgwałcić. Na szafot. Ksiądz konstytucyjny Jean-Claude przetapiał podległe rewizji złoto i sprzedawał. Udało nam się dotrzeć do świadków, którzy widzieli, jak odwiedzał burdele i pił. Podejrzewamy, że duchowny bawił się za pieniądze pozyskane ze sprzedaży mienia, które należało się państwu. Na szafot. Kupca oskarżono o oszustwo. Sprzedał on pannie Gillet wadliwy młynek do kawy. Kiedy kobieta chciała zwrócić niedziałające urządzenie, kupiec zaproponował do kupienia 9 niewielkich elementów. Dzięki którym młynek miał mielić szybciej, sprawnie, przede wszystkim miał działać. No to jaki problem? No to ten jest niewinny. Jak baba nie rozumie, co go się do niej gada, no to jest jej problem. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze jakieś rewolucje będą dodatkowe, czy będę mógł wybrać jakąś akcję z rodziną? No już myślałem, że to się zjebało, nie? Obywatelu Fidel, mamy kolejnego trupa. Kogo tym razem? Nie udawajcie, przecież wiecie. Proszę sobie ze mną nie pogrywać. Myślałem... Nieważne. Obywatel Marat został znaleziony martwy. O proszę, teraz został znaleziony martwy. Ciekawe, komu przypiszą ewentualną próbę zlecenia morderstwa, co nie? Marat had it coming. A crazy Girondin got to him. I'm not sure if he paid for his sins. Or my own. Get him out. Ale jest tak jak na obrazie, śmierć Marata. No, super. Kolejne rewolucje Marata. Nawet za grobu Marat potrafi zadać decydujący cios. W nocy przed śmiercią złożył swój ostatni numer gazety, tym razem skupił się na twoich ostatnich uczynkach. Według tego, co napisał, ponosisz odpowiedzialność za śmierć Gobela. Ty, prawdziwy mistrz zbrodni, a nie jego syn. Robespiera obaliłeś go, obaliłeś to tylko po to, by zyskać we Francji władzę absolutną. Nie będę ci przytaczał dokładnej treści artykułów. Przecież wiesz, jak było naprawdę. Wiesz, że w tych artykułach jest więcej prawdy niż kłamstw. Wszyscy to czują, nie mają pewności, ale czują, że to prawda. Twoja rodzina natomiast po prostu wie, że jesteś zdolny do tego wszystkiego. Dla Paryża jesteś już potworem, którego ujawnił Marat. Potworem, który zabił i pogrzebał rewolucję. Poparcie ludu, arystokracji, rewolucji minus 1, reputacja minus 4 i wpływ minus 2. No, szczerze, aż tak to nie boli. Ale co, będzie kolejne oskryptowane, co nie? Tak, prawdziwa twarz sędziego 2 i teraz pewnie syn zjedzie na minus. Marat oskarża cię nawet za grobu, rodzina pogardza tobą jeszcze bardziej. No, proszę bardzo. Może dajcie mi opcję, żebym mógł tego syna jakoś zadowolić. Brat przyjdzie, okej. Dobra, no to co mogę zrobić tylko? Kryjóweczka, obniż temperaturę, tak. Dom, poświęć czas rodzinie. Kolejny dzień zatem. Dzień 18. Ale widać, że zbliżamy się ku końcowi, nie?
Za szybkie? Nie, tym razem mamy faktycznie jakąś rozprawę. Złe relacje ze starszym synem. Młodzieńczy bunt zaczyna się zamieniać się w całkiem dorosłą nienawiść. Okej, okay, mamy akta, notatnik, nic nowego. To jest chyba ta, co zabiła Maratha, co nie? Mhm. Przyznała się do czynu, okej. Okay. Czyli czy przyznała się do winy, tak? Czy miał charakter... Jakiego narzędzia zbrodni użyto? No z tego, co kojarzę, to chyba noża. I czy miał charakter? Nie, dajmy, że tak. Jest co? Morderstwo i kontrrewolucja. Okej. Okay. Czy oskarżona wydała wspólników? Działała sama, powstańcy, grupa brytyjska. Zakładam, że działała sama. Dobra, tu jest co? Jakieś takie gadu-gadu. Jedna pułapka, czyli zobaczmy. Mamy książkę. Wydanie pobratymców, sympatia z rządystów, działanie sama, działa sama i dźgnęła nożem. Czyli kąpiel jest bez znaczenia. Okej. Okay. Denuncja. Co jest denuncjacja tak w ogóle? Nie wiem. Motyw? Nie. Przebieg zdarzeń? Nie. Dowód? Nie. Charakter? No ja pierdolę. Sympatyczka, charakter, książka, dowód, samotne działanie, sposób działania, dźgnięcie nożem, przebieg zdarzeń i motyw. Dobra. To mamy pytania. W sumie mogłem zrobić, co bym chciał. Przez to, że ławanie ma opinii, to... kogo tam, jak będę jak chcę osądzić, tak mogę zrobić. No ale jak mówię, no, arystokrację mam na nie w dupie, czyli myślę, skażę ją na śmierć. Więc poczytajmy jeszcze. Oskarżona to Charlotte Corday, zamieszkała w Caen, zadeklarowana sympatyczka żerondystów. Kobieta zamordowała żona Paula Maratha, została zatrzymana na miejscu zbrodni i od razu przyznała się do czynu. Wedle naszych ustaleń kobieta żywi skrajną niechęć do Jakobinów i wszystkich, którzy przyczynili się do upadku Żerondy. Zachęciła Maratha do spotkania pod pozorem wydania mu grupy swoich pobratymców, którzy mieli w planach wzniecenie powstania w Caen. Służba początkowo zachowała czujność i nie dopuściła kobiety do żona Paula, ale wtedy gospodarz miał przewołać ich do porządku i kazać wpuścić domniemaną konfidentkę. Marat i oskarżona zostali w pokoju sami. Mężczyzna siedział w wannie, mówiło się, że cierpi na jakąś chorobę skóry, którą musi leczyć długimi kąpielami. Najwyraźniej niczego nie podejrzewał, w pobliżu wanny nie znaleźliśmy żadnej broni należącej do Denata. Po krótkiej wymianie zdań Corday precyzyjnie dźgnęła go nożem między żebra. Marat krzyczał o ratunek, ale po takim ciosie nie miał większych szans na przeżycie. Kiedy służba przybiegła, Corday stała przy oknie i obserwowała krajobraz. Nie stawiała oporu podczas aresztowania, w dłoni ściskała jedynie książkę Plutarcha Żywoty równoległe. Nie wiem, czy dobra, nie czytałem. Podczas doprowadzenia do celi wielokrotnie wyznała, że działała sama, szczególnie chciała podkreślić, że nie stał za tym aktem żaden mężczyzna. Gwardziści najwyraźniej nie dowierzyli, bo zaczęła wykrzykiwać na cały korytarz, że jest dziewicą. No i dobrze, no bo kto by chciał spółkować z taką wariatką? Marat nie żyje. I tutaj... Jean-Paul Marat był naszym druhem, jednym z niepisanych wodzów rewolucji. Wszyscy go kochali za jego celne artykuły, za punktowanie wrogów odnowy. Może był trochę ostry w swoich wnioskach, ale czy można inaczej? Tak, można. Dowody, nóż z zaschniętą krwią na ostrzu i książka autorstwa Plutarcha Żywoty równoległe. Zajczyni! Zginiesz, dziwko! Proszę się przedstawić. Nazywam się Charlotte Corday. Jest pani oskarżona o zabójstwo obywatela Maratha. Tak, zrobiłam to. Rzadko widuje się tutaj ludzi, którzy tak gładko przyznają się do winy. Okej, okay, no to... Czy ma wspólników? No, sobie tylko o to mogłem zapytać. Chciała oskarżona wydać kompanów? Nie było żadnych kompanów. Nie było żadnego powstania. Wiedziałam, że wizja wielkiego spisku skusi Maratha do spotkania. Cwana ta suka! Pochodzi pani z Caen? Musiała pani przebyć długą drogę do Paryża. Podróż mi się nie dłużyła, wystarczyło skupić się na celu. Na przyjemności, jaką dawała wizja wykrwawiącej się kreatury, czyli Maratha. Przygotowała pani również piękny strój. Piękny strój na gilotynę, nie dla Maratha. Zachowuje się pani, jakby chciała umrzeć. Taka jest cena wolności i równości. W jednym zgadzam się z Marathem. Tylko siłą można wprowadzić niezbędne dla Francji zmiany. Dodałam do tego niezachwianą siłę woli. Okej, okay, no to mamy potwierdzenie, że działała sama, no ale mówiła to w sumie tak naprawdę na bieżąco.
No mogę tu jeszcze dać potwierdzenia. Mamy uwierzyć, że oskarżona działała sama? Do pchnięcia nożem nie potrzeba pułku muszkieterów. Nikt tego nie zaplanował, szczególnie podkreślała oskarżona. Powiem to na głos. Wiem, że miał wysoki sąd zatarg z Maratem, ale niech wszyscy tutaj wiedzą, że nie działam na zlecenie sędziego Fidela. Same przypadki. Nie potrzebuję mężczyzny, by wymierzyć sprawiedliwość. Nie potrzebuję mężczyzny do niczego. Wystarczy moja silna wola. Dlaczego oskarżona podkreślała? Bo w waszych umysłach nie mieści się, że delikatna kobieta może zabić. Maratowi też się nie mieściło. No, to mamy teraz potwierdzenie takie dobitne, ale poniekąd też trochę nas wybiela dzięki temu, nie? Bo pewnie ludzie myślą, że to my zleciliśmy zabójstwo Marata. Tylko, że nic by nam to nie dało. No dobra, kara śmierci w takim razie. To już pomijamy. Tak, to jeszcze trzeba podpisać. No i co, jak 20 razy wzorowo uzupełniony? Skazuje obywatelka Charlotte Corday na śmierć na gilotynie. Wyprowadzić skazaną. Jest! Tak, dawać świnie pod nóż! No stary, z tym to by... Weź, nie przesadzaj, co? Okej, okay, jutro przybędą wojska Bruna. Pytanie, co takiego się stanie? Dobra, mogę przemówić do ludu. Przy okazji możemy się trochę wybielić. A właśnie, bo dawałem manipulację i to było ok. A dajmy na przywiązanie na przykład beztroskę. Tu będzie dobra pokora, a tutaj agresja. Ok, niezły, niezły i doskonały. Ok, no to dajmy manipulację w takim razie, bo to jest chyba doskonałe w tym przypadku. Beztroska. No i agresja. Ok. Czyli zależnie od sytuacji te efekty są inne. Już trochę reputacji się też zwróciło. Byle szybko. Patrz, jaka zdecydowana w ogóle, nie? Strażnik odchodzi. Mundur największego rozmiaru wisiał na haku. Tylko jedna osoba w sądzie nosi taki rozmiar. To twój ulubiony strażnik, Rafael Clovis! W kieszeni munduru znajdujesz list z lakonicznym oświadczeniem, w którym kluczowe wydają się słowa odchodzę ze służby, nie mogę dłużej brać w tym udziału oraz za dużo krwi na rękach. Szczury opuszczają tonący statek. No nie, i straciliśmy jednego agenta właśnie. No i fabuła. Terror is nothing but swift justice. Robespierre used to say that. And now an army of outcasts marches towards us to present their interpretation of those words. Do you come to arrest me? I came to tell you that certain people believe everything you did for the benefit of France. Who are you? Officer Thomas Alexandre Dumas from the French army, at your service. Do you believe in what those few say about me? Most deputies of the convention fled once they learned of the approaching army. The reinforcements that will be able to save us will take a dozen or so days to reach Paris. Do you believe I did everything because of France? No. But as far as I heard, you know the enemy better than any one of us. As a commander, I certainly appreciate that asset. And as a human being, I know that brotherhood is especially important when someone is falling. You reached the bottom, but there are people willing to give you a chance to redeem yourself. I think you're talking to the wrong person. I am talking to a predator. I am talking to a person who is not averse to killing other citizens. And that is what awaits us. We will have to ruthlessly murder Frenchmen who stand on the other side of the barricades. I am talking to a murderer, because that is how you are known to those who are afraid of you. As ghastly as it sounds, you are exactly who we need. You said yourself that reinforcements are a dozen or more days away. That is why I gathered an army of loyal people. I will entrust them to you under one condition. Did you say an army? Look for yourself. Ooh, sporo. A truly revolutionary army.
The poor and the wealthy, white and black people, all marching side by side. They came here to protect Paris. You mentioned one condition. Make me a general. The first black commander of that high rank in the whole of France. I do not have such power. But you do. You still hold the power of the guillotine, remember? Support me, and the army will be yours. Regardless of their origin or race, those people believe that if they are scared of you, our enemy should be even more terrified. Hand me a piece of paper and a pen, General. Pobór. Ilość otrzymanych wojsk jest zależna od twojej reputacji. Okej. Rozpoczęcie walk. Walki ogarnęły Paryż. Salon polityczny zostanie przebudowany na sztab. Kryjówka zostanie przebudowana na punkt pomocy. Drukarnia przestaje funkcjonować. Super. Tego już nie można było na coś przerobić, nie? Ostrzeżenie. Wojska przybędą jutro. Garnizon. W garnizonie co turę będą pojawiały się twoje posiłki. Im większa jest twoja reputacja, tym więcej wojsk się do ciebie przyłączy. Uciekinierzy. W każdej sekcji Paryża ludzie próbują ratować się przed okrucieństwami wroga. Chroń ich tak długo jak to możliwe. Od tego zależy twoja reputacja. Włącz lub wyłącz widok ilości pozostałych na sekcjach uciekinierów. Medyk leczy twój oddział oraz daje premię w postaci dodatkowych punktów życia. Pamiętaj, jeśli oddział zginie, to twój medyk również. Okej. I rozumiem, że tu jest zaznaczona dzielnica, która będzie atakowana jako pierwsza. Dobra. Dodajmy tu może dwie artylerie. Czekaj, to jest kto? Muszkieterzy. Dodajmy muszkieterów. O, wracaj do garnizonu. Muszkieterzy damy tutaj trzech. Straż miejska, piechota albo pospolite ruszenie. Zbieranina ludzi o najróżniejszej proweniencji, silna w dużych grupach. Wyszkoleni żołnierze świetnie sprawdzają się w walce wręcz i odpieraniu wrogich ataków. Strzelcy, którzy na co dzień chronili miasto, atakują wręcz i na odległość. Wyszkoleni strzelcy najlepiej sprawdzają się w atakowaniu na odległość, nieźle sobie radzą w walce wręcz. Okej. Okay. Piechota, tutaj piechota, czy pospolite ruszenie. Może najpierw dajmy ich i dajmy ich tutaj tak ze czterech i tutaj ze trzech. Przecież to mogę chyba nałożyć ich na siebie po prostu, nie? Jak mi się wydaje. No. Dajmy ich tutaj 7. Czy chcę dać tutaj jeszcze może muszkieterów albo piechotę? Możemy dać. No. Aha, dobra, garnizon jest pełny. Dobra, dlatego nie mogę dać więcej. Okej. Okay. I jak rozumiem, oni codziennie będą tak troszeczkę powoli stąd spieprzać, tak? Wpływ na reputację. No, przydałoby się to... Te strony. Chociaż nie, czekaj. Nie, bo to jest chyba moja reputacja aktualna. Właśnie prawie tak na niebieskim, na tym serduszku. Dobra, to będzie spoko. I ukończyliśmy akt drugi! Okej! Okay. Akt trzeci, braterstwo. Dzień pierwszy. Dobra, ale tym zajmiemy się dopiero w kolejnym materiale. Zobaczymy też, co takiego nam to przyniesie. Okej, okay, mamy też same szybkie procesy, więc... To jest dobre. Dobra, z plaga szczurów. Paryż opanowała plaga szczurów, przenoszącą się przez chorobę skóry. Ludzie są rozrzeźni, a ich produkcja znacząco spadła. Dobra, to mnie nie interere. Okej. Okay. No to co? My widzimy się w kolejnym materiale, ale coraz bardziej idziemy do końca. Gdzieś tam sobie sprawdziłem w poradniku, że chyba jest 12 albo 14 dni, czyli dokładnie tyle, ile jest do tej odsieczy. Tam było chyba 11, czyli 12 dni nas dzieli do odsieczy. Czyli jakby były same szybkie procesy, a prawdopodobnie tak będzie, bo nie wyobrażam sobie w takich warunkach zwykłych procesów, no to być może uda nam się w 2, max w 3 odcinki zakończyć całą grę. No ale zobaczymy. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Wii The Revolution. Cześć.